Dobry wieczór Państwa, witam razem z Kotem. Teraz to już naprawdę wieczór tu w Henefos. Tu słyszałem, że tu podobno ciemniej robi się o 15, w, w Tronso, tak? O 15 już jest ciemno, no, bardzo ładna miejscowość, proszę Państwa. Cześć, Kocie. O, kominek z tyłu jest. Kot, tobie niech tu usiądzie, może mu będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie mnie widać teraz bez zakłóceń. Dzisiaj trochę ten internet jakoś może zadziała, może nie zadziała, nie wiem, na razie się mieli, jak zwykle to wszystko, proszę Państwa. Zaraz przejdę do rzeczy. tylko muszę siebie zobaczyć, ja siebie nie widzę, coś za długo to trwa, patrzę na, patrzę na OBS-a, czy jak w OBS-ie to jest, no okazuje się, że jakieś kilobajty, no coś tutaj leci, bardzo dobrze, że coś leci, bardzo dobrze, że coś leci, niech leci. No, ale już widzę, że przestaje lecieć natychmiast, czyli prawdopodobnie się będzie trochę mulić. Trudno, niech tak będzie. No, wiecie, znowu zapomniałem tego licznika, i są same zera wyłączyć, ale nie chcę mi się wstać, niech będzie sam, niech będzie licznik. Trudno. Jak już powiedziałam, to nie jest zawodowe studie. nie będzie. Proszę państwa, yy, proszę państwa, tytuł oczywiście jest cytatem. Pierwsza część trucizny o bogowie mojej trucizny, to jest cytat z Mistrza Małgorzaty. To są słowa Piłata, który nie mógł znieść całego Jerusalem i którego bardzo bolała głowa. Ja oczywiście nie stawiam się w roli Piłata, tym bardziej, że nie umywam od niczego rąk. To może być dość osobista KHT, chociaż tylko w małej części, ponieważ tak się składa, że jak mówiłem Państwu, to może być jedna z ostatnich KHT, dlatego że ja jutro muszę być w Oslo na 18:00. Wynik tej rozmowy chyba znam w 95%, przynajmniej nawet i więcej procentach, po czym będę musiał w ciągu tygodnia opuścić Norwegię pod groźbą deportacji. Stąd w związku z czym nie mam zupełnie gdzie jechać. Do Polski nie wrócę. Majątek mam wielki w tej chwili nieco jakieś 2000 koron. To mi nie starczy na bilet. Na szczęście ktoś obiecał, że mnie stąd zabierze za granicę. Nie mam gdzie jechać, nie wiem, gdzie pojadę, może na jakiś dworzec z kotem, i tak dalej, i tak dalej. Tu, proszę Państwa, widzicie taką parafrazę troszeczkę w cudzysłowie Fredry czy La Fontaine'a i to mniej więcej tak wygląda. Ja bardzo dziękuję. Rzeczywiście słowa otuchy są bardzo ważne, proszę Państwa, ale przekonałem się przez takie trzy miesiące, że e, takiej konk tak konkretnie to jestem wdzięczny praktycznie trzem osobom, które rzeczy, dzięki którym rzeczywiście, a szczególnie jednej. Siedzącej tam naprzeciwko, którym, dzięki której po prostu nie zginąłem. No, bo to rzeczywiście bym zginął. A kiedyś o tym powiem po prostu. Kiedyś o tym, kiedyś o tym Państwu powiem, ale to już jak to się wszystko skończy. Także niestety, proszę Państwa, sądzę, że po 22, 3 już nie będę miał możliwości nadawania. Nie wiem, jak będzie jutro. Czy jutro w ogóle wrócę do Enefos, czy nie. No, zobaczymy. Zobaczymy. E, 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 także e, ja mówiłem wielokrotnie, ja dziękuję za wszystkie propozycje, ja dostaję całą masę różnych ciekawych, różnych dziwnych propozycji, łącznie z pracą, ale, łącznie z pracą w sortowni śmieci, nawet przyjąłbym taką pracę w sortowni śmieci. Tylko że no niestety, proszę Państwa, okazuje się, że to jest wszystko, tylko łatwo to napisać, a potem się, jak przychodzi do konkretów, to okazuje się, że nic z tego nie ma. Ja mówię w tej chwili o konkretach, ale nieważne. Ja nie będę się, ja nie będę się, proszę Państwa, zbytnio skarżył. Niektórzy się z tego strasznie cieszą, zagrali. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie mam gdzie jechać, nie mam jak jechać, nie wiem, nie wiem po prostu, co tam będę robił. Tutaj, jak już powiedziałam, w Norwegii pracy dla mnie nie ma i nie będzie. Tym bardziej, że każdy może wsadzić w internet moje nazwisko i sprawdzić, kim jestem. I zaczyna się, proszę Państwa. I na tym będzie i no na to koniec tej części osobistej, bo chciałam teraz powiedzieć Państwu o kilku sprawach, skoro już mówię. Po pierwsze, bardzo prosiłbym i tutaj panią Marlindę, abyście, aby pani mi nie wsadzała żadnych hashtagów i wszystkich to dotyczy. I powtarzam, zwróciłem taką samą uwagę panu podnikiem promujemy program społeczny Krzysztofa Karonia. Dlatego, że zarówno pan Krzysztof Karan by się obraził, gdyby bez jego wiedzy, ja bym mu wsadził, bez jego wiedzy, promujemy KHT pana Piotra Wrońskiego. Czy ja bym się również obraził, gdyby ktoś bez mojej wiedzy przyjął taki nick i by to gdzieś wsadził? Co innego w komentarzach, proszę bardzo, ale nie chcę, nie chcę mieć takich ników. Tak samo prosiłbym, aby tu nie było żadnych hashtagów pod tytułem tam Silni Razem, Słabi Razem, Najsłabsi Razem, Jeszcze Słabsi Razem, Jeszcze Silniejsi Razem, Pis na to wszystko i tak dalej. Dotyczy to wszystkich stron sceny politycznej, nie proszę Państwa. Ja w tej chwili jestem zupełnie, jestem, proszę Państwa powiem szczerze, lekko niesmaczony całą tą klasą polityczną, jaka jest w Polsce. Powiem jedno. Dzieją się rzeczy o wiele ważniejsze na świecie i zarówno w Polsce, w kontekście międzynarodowym. A co ja widzę? Widzę bandę dzieciaków, która bo nieważne, czy ktoś ma lat 60, czy lat 15, ale jeżeli zachowuje się jak ten piętnastolatek, to jest takim samym dzieciakiem. Bandę dzieciaków, które dorwały, odkryły media społecznościowe, odkryły Twittera i zachowują się tak jak gimnazjaliści, licealiści, czy jak młodzież, która, która sama na siebie hejtuje po prostu. No. Pani Marzeno, ja nie mam żadnych oczekiwań. Ja po prostu chciałbym gdzieś po prostu gdzieś spokojnie osiąść, mógł gdzieś zamieszkać z kotem i spokojnie skończyć książkę i może napisać jeszcze jedną. O książce też powiem, proszę Państwa. No właśnie. I tylko tyle, nic więcej, nic więcej, proszę państwa. Jak to było u Barei? Nie, to ja mam takie hobby, no jak każdy, przeżyć do pierwszego, prawda? Zjeść coś, wypić czasem po prostu. Tak to było u Barei, proszę państwa. No. I tak pomogł, tutaj mi ktoś pomógł tyle, że nawet jeszcze i papierosy mam od niego, no to więc wiecie państwo. To też jest bardzo ważne, wbrew pozorom. no. Więc nie interesują mnie te wszystkie rzeczy. To jest po prostu śmieszne. Pierwszy temat, mafia lekowa, czy farmaceutyczna lekowa, czy jak to się nazywa. Proszę Państwa, od rana, od, od rana praktycznie, znaczy od rana, od kilku dni słyszę tylko i wyłącznie o mafii lekowej i tak dalej, i tak dalej. Jest taki dziwny program, jest program, dość ciekawy program zresztą TVN-u na, na temat tej mafii lekowej, bardzo prawdziwy, rzeczywiście prawdziwy, poza jedną tylko rzeczą, która jest w tym programie. Nie można, mimo tych czterech lat, nie można, proszę Państwa, obwiniać o to tylko i wyłącznie rządu PiSu, czy, i tu będę bronił PiSu, ponieważ to jest mafia, która trwa od samego początku, od prywatyzacji i zniszczenia polskiego przemysłu farmaceutycznego. Bo tak się dziwnie składa, że ta mafia lekowa nie byłaby nie działała w taki sposób, gdyby nie jeszcze dwa dodatkowe czynniki, o których program tvn nie wymienił, a mianowicie Całej koncepcji całego, całych wszystkich koncernów farmaceutycznych to raz, które za pomocą taniej siły roboczej zarabiają pieniądze na reeksporcie tego, co robią. Tak to moim zdaniem wygląda za zapośla, ponieważ nie mogą, bo tak posprywatyzowano przemysł, więc prawdopodobnie z dużymi pieniędzmi stoją, za dużymi pieniędzmi stoją e, przez wszystkie apteki, te wszystkie hurtownie medyczne i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Rzecz numer. Rzecz numer dwa, świat polityki. Świat polityki, proszę Państwa. Nie da się zorganizować tak profesjonalnego i tak przemysłowego wywozu leków produkowanych, to nie są Chiny, proszę Państwa. To w Chinach produkuje się za pomocą dzieci i tania siła robocza, bardzo tania siła robocza, produkuje różne Nike, Adidasy i tak dalej. I wiadomo, że to w ogóle nie, do, nie jest na rynek chiński przeznaczone, prawda? Nie da się tego w Polsce zrobić. Nie da się tego w Polsce zrobić bez dokładnego przyjrzenia się związkom pomiędzy ministerstwami poszczególnymi po, po, ministerstwami zdrowia z każdej kadencji po 89 roku. Po 90 roku, przepraszam, nie, na no, po 89 już mogę powiedzieć. Decyzją prywatyzacyjnym przemysłu farmaceutycznego i poszczególnym drobnym prawem. Proszę państwa, e, proszę mi wierzyć, te wszystkie hurtownie i ci wszyscy farmaceuci oni są na samym końcu to nie jest ich pomysł ponieważ jest to ponieważ to jest pomysł proszę państwa wymagający jednak ogromnej organizacji i inwestycji które się zwracają właśnie teraz ja chcę przypomnieć tutaj posłom PO i panom z PO, w tym również panu posłowi Arłukowiczowi, bo on był wtedy ministrem zdrowia. W 2014 roku, kiedy jeszcze mnie było stać, leczyłem się, dostałem proszki na, na lekarstwa na nadciśnienie od lekarza. Tak, dostałem lekarstwa. Okazało się, Okazało się, że panie Nexus 2, pan nie musi mówić. Ja się generalnie mylę. Wszyscy wszystko wiedzą lepiej ode mnie, nawet wiedzą, jak szpiegować, łapać śpiegów. Ja się do tego przyzwyczaiłem, więc proszę bardzo. Może pan. No i proszę państwa, i, i wtedy okazało się, już nie pamiętam nazwy tego leku, że nagle nie ma nigdzie, nigdzie nie było w całej Polsce tego leku. Nie było nawet w hurtowniach, a to był lek zapisywany na jedyny lek, jeden z dwóch leków zapisywanych na nadciśnieniowców i żadnego z nich nagle nie było. Jednocześnie przeczytałem sobie na zachodniej, w zachodniej e, prasie, e, chyba nawet niemieckiej prasie, coś taki malutki artykulik w 2014 roku na temat ich kłopotów, po prostu kłopotów z jakimś tam e, w sensie, że bardzo musi podrożeć lek na nadciśnienie, Polska nazwa tego leku była jednym. to był ten lek, tylko miał inną nazwę w Polsce. Ten sam lek, ten sam skład. I rząd robi wszystko, żeby ten lek dostarczyć dla i by Potem były artykuły, że ten lek będzie. Więc o czym to świadczy, proszę państwa? O czym to znaczy? O czym to świadczy, proszę państwa? Nexus 2, no dobrze, za pan temat, ale mówi pan o mafii lekowej, bardzo dobrze, tylko ja mówię, tylko nie zrozumiał pan, co ja mówię. Jeśli myślę, oczywiście nie można też mówić, bo w tej chwili obawiam się, znając zresztą pana ministra Ziobra i jego, Ziobro i jego komunistyczną naturę do generalizacji, każdy aptekarz, tak jak każdy przedsiębiorca, każdy aptekarz będzie złodziejem VAT-owskim, będzie winna. To jest nieprawda. Ja Powiedziałem, że oni są na końcu i nie wszyscy. Oczywiście, że nie wszyscy, proszę Państwa. Tak samo... Ilość aptek, która zaczęła powstawać w, w Polsce, w Warszawie, proszę sobie wyobrazić, że koło mnie, tam Przemalczeskiego, jest pięć aptek. Trzy sklepy z alkoholem, pięć aptek i jeden spożywczy. Akurat, proszę Państwa, żadnej księgarni. Bo po co komu księgarnie? Lepiej zrobić aptekę albo. prawda? No właśnie. No właśnie. Z drugiej zaś strony, proszę Państwa. Z drugiej strony, proszę Państwa, to ja daję ten przykład z 2014 roku, Panie Ministrze Arbukowicz, więc powinien Pan o tym dobrze wiedzieć. To było i tak bywało co pewien czas. Ja się akurat tym zainteresowałem. Później, się, później mi ludzie zaczęli mówić, inni chorzy na inne, o okresowych brakach, bo tam się nadrobiło, zapchało, pojawiało się to znowu w Polsce. Druga sprawa to dopuszczenie również do pewnych przeterminowanych terminów ważności. Różnic w terminach ważności, kiedy niektóre leki, które nie mogą być sprzedawane na zachodzie, idą do nas jako dobre, po prostu. Proszę Państwa. To więc, no właśnie, w Polsce mówię parę, no, no, no właśnie podróżnik, więc więc cóż, więc cóż proszę Państwa, proszę się zobaczyć, to jest ten element bez działalności politycznej, bez działalności na styku koncernów farmaceutycznych farmaceutycznych i, koncern, i polityki, nie byłoby żadnej mafii lekowej. I tego nie było w filmie TVN-u, który ewidentnie zrzuca wszystko na kogo? Na ludzi, którzy nie mieliby w stanie, byliby w stanie na tak wielką skalę tego wszystkiego zrobić. Proszę Państwa, trzeba tylko po prostu chcieć i poszukać i nie za wszystkim stoi prawo, proszę Państwa. Nie za wszystkim, nie wszystko da się rozwiązać systemem prawnym. Zaraz będę mówił jeszcze jednej rzeczy. Nie wszystko da się o jednej rzeczy, nie wszystko da się rozwiązać w sposób prawny. Prawnicy są wiadomo, wszyscy wierzymy w prawników, do mnie też zgłaszają się prawnicy nie rozumiejąc podstawowej rzeczy, że jeżeli chodzi o odwołanie od ustawy dezubekizacyjnej, no to ja państwu powiem jak to wyglądało, to tutaj prawo nic nie pomoże. Proszę państwa, nic nie pomoże prawo. Dlatego że ja zgodnie z decyzją tam jest na końcu poprzez dyrektora 0 Zaskarżyłem ją do naczelnego sądu administracyjnego, czy tam jakiegoś sądu administracyjnego. Daniel mi to napisał, wysłałem w terminie i od tej pory cisza. Ja się nie mogę dowiedzieć w Zerze, bo Wzer powiedział, że nie wie co jest. Oni to przesłali do sądu, on się pytał w sądu, a w sądzie mi nikt nie chce odpowiedzieć. I wszystko jest zgodnie z prawem, proszę Państwa. I ktoś mi wymyśla, proszę Państwa, dziękuję bardzo za adwokata, który twierdzi, że będzie pracował pro publico bono, a proszę mi wierzyć, że adwokat że żaden adwokat nie będzie pracował pro publico bono, bo musi, bo sąd żąda kwitu, że się zapłaciło do Rady Adwokackiej, czy gdzieś tam. Więc to jest już samo niemożliwe. To, sam, to samo jest niemożliwe. I chce mi pomóc, od mu dostarczyć dokumenty, to co napisałem, wysłałem. Gdyby ten adwokat chciał rzeczywiście pomóc, proszę Państwa, komukolwiek, to nie chodzi o mnie. Ja mówię o tej przykładzie, bo ja to znam. To... Sam jako adwokat, mój pełnomocnik poszedłby do tego zerów, wyciągnął to odwołanie, sprawdził, gdzie to jest i tak dalej, i tak dalej. A nie to, że dostanie papierki i napisze pismo do sądu, które notabene sam bym też potrafił napisać. Tylko to nie ma najmniejszego sensu, proszę Państwa, bo rzeczywistość jest jak skawki. Dostałem wyrok i nie wiem, za co dostałem ten wyrok. To jest podobnie tak jak przy palimentach, gdzie facet zawsze mu powiedzą, że no niestety masz pan. No nieważne, że pan ma 62 lata. Nieważne, że pan, możesz pan pracować, jedź pan na budowę, poza tym ma pan możliwości. I już, po prostu. Tak to niestety wygląda i tak i to jest wszędzie. I proszę państwa, to zdanie, które teraz mówię, to nie jest moje na temat, to jest zdanie kobiet, kobiet, które mi też opowiadają o skandalicznych wyrokach alimentacyjnych i skrzywdzeniu właśnie mężczyzn przez to, ale o tym, ja o tym nie mówię, proszę państwa, nie chcę. Nie chcę nawet o tym mówić, proszę państwa. Wracając do tej mafii farmaceutycznej, zobaczcie Państwo, leki specjalistyczne to lekami specjalistycznymi, ale na nich się nie zarabia tak, bo one w jakiś sposób są ryczałtowane na świe na, na, na zachodzie. I co my mamy? Zobaczcie, nigdy nie widziałem żadnej telewizji. Tylu reklam różnego rodzaju y, farmaceutyków, różnego rodzaju lekarstw bez recepty. Ile w Polsce? W każdym bloku reklamowym 3 czwarte, a czasami 100% jest o jakiś Cudownych lekach, dzięki jak bym to wszystko wykupił, miał kupę forsy i to wszystko razem wykupił, to nie wiem, czy bym chyba na księżyc sam poleciał i tak dalej, prawda? Prawda, proszę Państwa? To jest również w tym momencie, to jest również element tego rodzaju mafii, bo są lekarstwa, półki są zastawione. Tylko jak się zaczyna czekać czegoś, co jest naprawdę drogie i co jest naprawdę potrzebne, no to okazuje się, że człowiek jest bez niczego. Prawda? Panie Nexus2, nie wiem dlaczego tutaj panu ten message tego nie wiem, co tu jest. I ma pan rację, że. Bo pan mówił, tak, nie trzeba być lekarzem, aby otworzyć klinikę. Niestety. Nie trzeba być, nie trzeba być również, mieć wykształcenia farmaceutą, by mieć sieć aptek i hurtownie. To jest też błąd polityczny, proszę państwa. Błąd polityczny. No ale cóż, obwinia się tylko za to PiS. PiS nie miał czasu, za bardzo się chciał wziąć za wszystko od samej góry od razu. A ja powiedziałem, diabeł leży w szczegółach, i bardzo często tak się składa, że kropla drąży kamień, i to, co jest na dole, jest o wiele gorsze. Proszę Państwa, i jeśli tej mafii, jeśli skoncentrujemy się tylko na wykonawcach, bo to są wykonawcy, moim zdaniem, i ci hurtownicy, i ci aptekarze w to zaangażowani. Jeśli naprawdę nie sprawdzimy różnego rodzaju nacisków, presji, lobbyingu, związków, które są niejawne, pomiędzy światem politycznym a lobby farmaceutycznym, bo każdy potrzebuje lekarstw, prawda? I dla niektórych się znajdą to na pewno będziemy cierpieli na brak różnego leków i co chwilę będziemy tak mówić. To, co słyszę, jest dyskusją zastępcą, proszę Państwa. Ale nie, my się po prostu zajmujemy zamiast takimi rzeczami, my się, proszę Państwa, KS, to nie na ten temat audycja. My się, proszę Państwa, zajmujemy hejtowaniem siebie nawzajem. Ci z hejtują tych z PO czy tam z KO. Ci z KO hejtują tych z Silni razem, słabi razem. A tak, to w tak naprawdę, to jest jeden tylko jedyny hashtag. Słabi umysłowo razem. Niestety. Tak się dzieje. Tak się dzieje po prostu. Pani Ania Kwiecińska, Panie Końku, nie znam się na tym, ale w ogóle nie wydaje mi się, żeby ktoś walczył z, le z mafiami lekowymi. Z mafią, prawda? E Dawno nie słyszałem, żeby co kilka lat wprowadzał leki. Tak, e tak, proszę Pani, bo tym się nie da tak łatwo walczyć. Nie da się tak, e nie da się tak walczyć. Ja wiem, panie Madgoraz, apap, to jest to samo, co się mówi paracetamol w Wielkiej Brytanii, na wszystko jest paracetamol po prostu, bądźmy szczerzy. Kiedyś aspiryna bajerowska. No, więc tak, wszyscy jest, wszyscy ci, którzy się zajmują takimi hashtagami, zajmują się tym, nie widzą prawdziwych problemów. to jest problem bo ta mafia nie zniknie po zamknięciu paru aptekarzy i paru tych, natomiast będą te leki nadal wracać. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, koncert farmaceutyczny, który tu w Polsce, nawet czy na komponentach chińskich, czy niechińskich, sankcje Trumpa, nie sankcje Trumpa, taniej, bo nie ma polskiego przemysłu, kupuje, sprodukuje leki, ben, mając dojście do klasy politycznej, może je retransmitować na rynek, na rynek, na przykład zachodni, czyli tam jak to jest jeden ze Szwajcarii, jakiś niemiecki, czy do siebie po prostu, co więcej partię uszkodzona, o tym słyszałem od lekarza, autentycznie od lekarza, który nie jest po tej stronie prawej i nie wierzy w te teorie spiskowe wszystkie też był przerażony, bo okazało się, że część, że, że bardzo duże partie z danego koncernu leków wprowadzane były, które by nie trzymały norm i, i były z partii uszkodzonej, proszę Państwa. No właśnie. No więc do tego trzeba mieć niestety... poli. to jest o tym. I, ja, i TVN24 który zrobił bardzo dobrze z Anteną powiedziałby również o tym, ale we wszystkie strony, ponieważ pis jest tylko 4 lata, natomiast 20 parę lat tworzy się tego typu infrastrukturę. Najpierw trzeba było to sprywatyzować. Trzeba było również zniszczyć polski przemysł farmaceutyczny, tak proszę Państwa, by nie można było nawet badać lekarstw, szczepionek i tak dalej, dlatego że trzeba płacić grube pieniądze prywatnym laboratoriom, bo ten cały nadzór państwowy jest śmieszny i nie ma czady, nie ma na to, jest niedofinansowany, czy też używać do tego akademii, gdzie laboratoria finansowane jest przez koncern, którego lek się bada i koło się zamyka, proszę Państwa. Bo to, że myśmy rozwalili, to nie tylko to po prostu, no. Właśnie. Dotyczy to, dotyczy to po prostu wielu rzeczy, a ja chcę przypomnieć, że gdyby nie, że mieli, były sankcje, była lista kokomu, ale polski przemysł farmaceutyczny radził sobie po tym i wywiad, i tutaj muszę yy, duży komplement do generała Jasika, który był szefem tego całego wydziału chemicznego w wywiadzie, zdobywał na prośby naukowców i polfy i wydziałów medycznych z konsultacjami na prośbę wiele pożywek i wiele lekarstw które pod inną nazwą były w Polsce dostępne. Jednak. Po prostu. No właśnie. No. I nie będziemy tutaj teraz rozmawiać o szczepionkach i tak dalej. Więc, żeby to rozwalić, trzeba być zdecydowanie, ale nie trzeba się zajmować właśnie takimi hashtagami typu silni razem, słabi i tak dalej. Proszę proszę, ja się wrażam, że się temu uparłem. Oni zaraz będą hejtować mnie, potem tamci będą hejtować innych. Nie o to chodzi. Jak Państwo wiecie, ja nie uczestniczę w tym. Nie uczestniczę również w żadnej grupie. Nie chcę, nie chcę. No właśnie. Nie chcę. Nie interesują mnie te grupy, bo, nie, bo to jest ten punkt. To jest to. Rzecz następna, proszę Państwa. Znowu wracamy do systemu prawnego. Ja bardzo się cieszę, że PO tak strasznie broni sędziów. Bardzo się cieszę, że PIS tak strasznie broni sędziów. Wszyscy bronią sędziów. Wszyscy walczą o sprawiedliwość. Tylko mam pytanie. I do PO, i do pis -u. A co z panem Pawłem Miter? Ja przypominam, pan Paweł Miter jest dziennikarzem, przepraszam, że go wymieniam, wiem, że on czasami to ogląda. Bazyl Mors, tak, czasami działał, czasami nasz wywiad działa na, nas, na naszą korzyść. I, I proszę Państwa, jest dziennikarzem, który... Jako pracownik kancelarii premiera Tuska zadzwonił do sędziego od sprawy Ambergold i zmusił go praktycznie do określonego zachowania. I co się stało? Został skazany. PO go podało do sądu. Skazany za obrazę sądu. Sędzia wszystko jedno, co uniemożliwia mu pracę. Naprawdę mówiąc, rzeczywiście. Ale nie ma problemu, ponieważ już z zapisu przegrał wszystkie rozprawy apelacyjne, wyrok został podtrzymany, a ułaskawienie dotąd leży na biurku prezydenta i jakoś nikt go nie podpisze. Jak go nie podpisze? I tak pis broni niezależnych dziennikarzy i broni wszystkich. Tak to jest, proszę Państwa, nie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my w tych wszystkich grupach podzieleni nie widzimy, że całe to towarzystwo służy w tej chwili tylko i wyłącznie do trzymania w ryzach każdej osoby niepokornej. Takiej jak ja, na przykład. Ja nigdy pisząc choluba, pierwsze, nie sądziłem, że część losu mojego bohatera będzie moim losem. I prawdopodobnie tak się stanie, proszę Państwa, niestety. Tak się stanie, no. Grzegorz Kędzierski, to przerwę, powiem to pytanie. Panie Piotrze, po raz kolejny minioną sobotę był wypadek z udziałem samochodu z w Łodzi, w Żgowie. Sam widziałem, czy w innych państwach także często? Nie, niech dochodzi. Pozbyto się prawie wszystkich borowców, których bo nigdy nie lubiłem, ale którzy byli świetnymi fachowcami, świetnymi kierowcami. To znaczy nie to, że w ogóle nie lubiłem, to nie chodzi, że nie lubiłem, po prostu inaczej na tej służby patrzę. Zakstąpiono ich generalnie policjantami z drogówki znajomymi znajomego, na tym polega, krewnymi znajomymi królika i tak to mamy. I tak to mamy, proszę Państwa. Inaczej się jeździ. Kolumnie inaczej się jeździ za sobą ochranianą. Każdy borowiec, który tu jest, który tu wie, wie dobrze, że do ochrony trzeba mieć specjalne treningi. To każdy specjalista z tego zakresu państwu to powie po prostu. Niestety. No. No właśnie. Damian Jabłoński, a Szwejk zawsze, no nie Szwejk, to Szwejk jakby był w, w szpitalu, to zawsze była chinina, lewatywa i, i mokre, i w zimne mokre prześcieradło winoć. I proszę Państwa powiedzieć, że do tego zmierza cały polski system. Mocie systemem zdrowia, bo też się panowie kłócą tutaj na temat systemu zdrowia, a nikt nie potrafi po prostu, a nikt nie potrafi zrozumieć jednej podstawowej rzeczy, że przerost biurokracji, przerost pałaców NFZ-u powoduje, że są niedofinansowane szpitale, między innymi proste. Proste. No. I coś i zrobimy? Nie, Józef Kozłowski pis nie buduje. PiS po prostu ma wpada w pewną paranoję, która nazywa się ustawowość. Jak to sobie roboczo nazwałem, i uważasz że za pomocą ustawy sejmowej wymusi wymusi i ustaw semowych i represji karnych wymusi etykę i odpowiednie zachowania. Nie, nie wymusi. Co więcej, w tej chwili z tą mafią trzeba walczyć bardziej operacyjnie moim skromnym zdaniem i jeszcze raz powiedziałem, bez uderzenia w styk koncernów farmaceutycznych, koncernów farmaceutycznych i świata polityki nie wygramy, proszę państwa. Nie wygramy po prostu. Eee, proszę państwa, teraz wracam do tego, co powiedziałem. Też jestem przerażony. Tak samo tutaj chodzi, te, chodzi o w programie PISO ustawę o dziennikarzach, coś o dziennikarzach, dziennikarze tu płaczą i tak dalej. Proszę Państwa, ja zerwałem praktycznie ze wszystkimi i nie mam z dziennikarzami, jakich znałem w Polsce, a znałem ich z wielu stron. Zerwałem, ponieważ się zorientowałem, że tak naprawdę w Polsce dziennikarze są podstawową bronią odpowiedniego odłamu świata polityki. Nie jest ich misją informowanie obiektywne społeczeństwa, proszę Państwa. A jak Państwo widzicie, ja i powołam się na Okopres i rozmawiam z Okopreskiem w sprawie bardzo ważnej tego, moim zdaniem, rosyjskiego nielegała, który podpuszczał portale, niszczył portale prawicowe i to oni jedyni drobili artykuł, bo nikt nie chciał. I będę rozmawiał z gazetą warszawską i z gazetą polską i z Stefanem i z każdym, jeśli sprawa jest słuszna i na każdego się powołam. Niestety. W Polsce jest w tej chwili tak, że dla tych dziennikarzy, tych wszystkich znanych dziennikarzy, niestety, z każdej strony, są to po prostu miecze, miecze, broń danej opcji politycznej. Nie ma to nic wspólnego, proszę Państwa. 46% skąd ja nie powiedziałam 46%. Nie wiem do kogo. Proszę no. Państwa. I, I nie chodzi o obiektywne, to znaczy, ja pamiętam, panu, kiedyś pewien dziennikarz z BBC, jeszcze jak byłem w Anglii, powiedział mi, bo ja się zapytałem, przecież wy w tym The Times i w tym BBC, bo oni tu i tu, jesteście zawsze prorządowi, a tak walicie w rządu. I nie, my nie jesteśmy prorządowi. My nie należymy do opozycji. Rząd jest po to, żebyśmy w niego walili. Nawet jeżeli ten rząd popieramy. To trzeba w niego walić, żeby mu się w głowie nie poprzewracało. U nas niestety. U nas niestety tego nie ma. Jak ogląda się... Yy, Poszczególne programy, poszczególne stacje telewizyjne, widać dokładnie tą różnicę. Widać dokładnie tą różnicę, proszę Państwa. No właśnie. E... 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 Jeszcze jedno do, do tej mafii lekowej, tak już tak używam tego głupiego, tam już bardziej to nazwał mafii farmaceutycznej, po prostu spisku koncernów. Farm... To powinno się nazywać spisek koncernów farmaceutycznych, bo tak bym to nazwał, proszę Państwa. To do tego dołączę jeszcze środowisko lekarzy, które też na tym dużo zyskuje, i bez nich, proszę Państwa, też by tego nie było, bo wystarczy stać w kolejkach i poobserwować różnego rodzaju ludzi sprzedających leki, namawiających do różnych rzeczy. Niby mogą to zrobić, oczywiście, niby po godzinach pracy, zatem w godzinach pracy. Najlepszy przykład jest z tymi, którzy nie chcą nikogo obrażać, ale jak się pójdzie do jednego tego, jak się nazywa taki lekarz od Różnego rodzaju uczuleń, skór i tak dalej, i tak dalej, ale nie pamiętam jak się nazywaś. Jak? Dermatolog. O właśnie, nie, to nie dermatolog. Jakiś taki o tych uczuleń, taki pójdzie się do jednego. Do jednego, zrobią państwu takie próby, powiedzą, uczulony pan jest na jakieś grzybki, da pani receptę, 200 zł trzeba zapłacić, idzie się do drugiego, zrobi, powie, że też uczulony jest na grzybki, da, panu, da pani receptę, 200 zł trzeba zapłacić, ale leki są inne. no to, jest, to się jest ciekawe po prostu. Nieważne. Nieważne. Nic nie znika. Boże. Następne, kolejna rzecz. No. Proszę Państwa. Alergolog. No właśnie. Alergolog. No do alergologa. No właśnie. Panie Biaciście, możliwe, że politycy przymykają oczy na mafię, i nie dostają procent. Proszę o podpowiedź, dziękuję Krzysztofka. Oni osobiście, to nie jest tak osobiście, że się dostaje procent, panie Krzysztofie, ale niewątpliwie zrobili wszystko politycy, żeby ta mafia zaistniała, bo im to się opłaca, suma sumarum, ponieważ mają potem, są potem przyjmowani w Europie na różne dziwne stanowiska, będzie co z nimi zrobić, jak stracą tutaj karierę albo stołek w końcu, prawda? No właśnie. No właśnie, proszę państwa. I to jest jedyna odpowiedź, którą mogę powiedzieć jedno mogę powiedzieć. No właśnie, a może nazwijmy to właśnie... No właśnie. I teraz wróćmy do tych dziennikarzy. Bardzo rzadko zdarzają się ludzie obiektywni, oczywiście są wśród tacy. Ale to wszystko są krokodyle łzy. Piszce to jakoś uregulować, jakieś samorządy dziennikarzy. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle po co to ruszać, bo w ten sposób każdą działalność człowieka określimy ustaw. Teraz rzecz następna. Teraz rzecz następna, proszę Państwa. Też dotycząca takiej. Jakiejś dziwnej kazuistyki, która w Polsce zapanowała, i wszyscy, i wszyscy, i obie strony uważają, prawo, prawo, prawo. Proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że najwięcej o przestrzeganiu prawa mówią ci, którzy najwięcej kradną. Tak się dziwnie składa. Bardzo mi przykro. Najbardziej praworządni są ci, którzy to prawo łamią codziennie i żyją z łamania prawa. Taka jest dziwna rzeczywistość. No właśnie. Nexus 2, co ja właśnie powiedziałem to. Proszę państwa, otóż jest ten proceder sprzedawania dzieci, właśnie trudno będzie sprzedawania dzieci, ale też taki program widziałem: kobiety rodzą dzieci. Umawiają się z jakimś facetem, z jakąś parą, rodzą dziecko w sposób naturalny, dziecko jest poczęte oczywiście, rodzą i oddają to dziecko później oczywiście za pieniądze. Ojciec jest prawdziwy, matka adoptuje system, nazywają to, i to ma być handel dziećmi. Nie, nielegalna adopcja. Nie proszę państwa. To nie jest tak. Bo proszę się zastanowić, jeżeli ja nie rozpatruję tego w kategoriach moralnych, ponieważ moralnie jest to moim zdaniem obrzydliwe, ale jeśli jakaś kobieta na to się decyduje i z tego żyje, to co? Wsadzimy ją do więzienia, jak już będzie w tej ciąży i to udowodnimy? Oddamy dziecko kto? Biologicznemu ojcu, które przysposobi jego żona, nie mogąca mieć dzieci? Czy zabierzemy to dziecko i oddamy do domu dziecka? Proszę pomyśleć, proszę pomyśleć, proszę państwa. O tym w całych tych filmach, wszystkich reportażach i całej dyskusji, o której od pana Ziobry nie słyszałem. Słyszałem tylko, że będzie kara do pięciu lat i tak dalej. Oczywiście, jeśli już ta kobieta zajdzie w ciążę, to co? Zmusimy ją do aborcji, bo udowodniliśmy przestępstwo? To nie są surogatki, Swaru, to jest zupełnie co innego. No. To jest, zupełnie co inne. to jest zupełnie co innego, bo surogatka jest yy, pojęciem oficjalnym, czasami przy in vitro stosowanym yy, na zachodzie. U nas nie wiem, chyba to jest zakazane. Tak, to jest w pewnym sensie, jak taka pani mówi w jakiejś lancji, handel żywym człowiekiem, tylko człowiek zapomina, tylko ta pani zapomina o tym właśnie żywym człowieku. Bo proszę zrobić, jeżeli ta pani zachodzi w ciążę tylko dla pieniędzy, tylko po to, żeby to dziecko sprzedać, to wiadomo, że ona go nie wychowa utopi, w, w najlepszym przypadku wrzuci go do okna życia, albo zostawić. Prawda? No. Więc. Więc Anna Kwiecińska, tak, kiedyś, ale już nie chcę się tym zajmować. Właśnie. Więc zastanówcie się Państwo, do czego doprowadzi taka penalizacja absolutnie wszystkiego. To jest kwestia. Pracy nad moralnością, a moralności nie da się wymusić. I to większość z Państwa, będącymi chrześcijanami, dobrze wie, bo to są słowa Chrystusa: nie da się wymusić penalizacji, penalizacją, karami, nie da się wymusić wiary, nie da się wymusić jakiejkolwiek moralności. Mam rację, czy nie mam racji? Prawda? No, mam rację. Yy, I Oczywiście, i o, y, oczywiście, proszę Państwa, że jest to bardzo naganne, tylko teraz w tym wszystkim myśli się, nie myśli się o tym życiu. Ci wszyscy obrońcy życia poczętego, którzy przeciwko temu procedują, nagle nie myślą o tym życiu poczętym. Bo co zrobić z tym dzieckiem? Jest ojciec legalny, proszę Państwa. Jest ojciec legalny. To dziecko zostało poczęte legalnie. Jest ojciec legalny. Umowa została wcześniej napisana. Wcześniej wiadomo, że ona zrezygnuje z praw rodzicielskich i da ojcu. Zostanie za to ukarana. Ojciec też, bo to jest w sumie to kupno. A co będzie z dzieckiem. A co będzie z dzieckiem. O tym właśnie nikt nie pomyślał. To jest właśnie to. Dobrze, Panie Krzysztofieka. To, jakie słowo jest? Nie, to jest. Ja, to, ja Przepraszam, to nie są dokładnie słowa. tylko to jest po prostu to, co wynika z tego, co mówił Jezus. Żadna kara. Żadna kara. Człowiek musi chcieć być etyczny i moralny, a nie robić to pod groźbą jakiejkolwiek kary. Nawet sądu ostatecznego. I dobrze wie. I dobrze wie. Panie Piotrze, to podchodzi pod handel ludzkimi tkankami, narządami. Pistopartia Partia Polska, Polska miękka wersja. Damian Żurawski, być może to podchodzi pod handel, tylko że to jest żywe stworzenie. Ja też osobiście uważam, że dziecko jest żywe od momentu poczęcia. Jestem przeciwny aborcji. No i co z tego, że jest? No. no właśnie. Taka etyka wygrała z moralnością. Myśmy rozdzielili pojęcie etyka i moralność i tak dalej. Nie ma nieważne. Nieważne. Dadal wrócę do tego. My się, proszę państwa, naprawdę aż rzeczywiście trucizny, o bogowie mojej trucizny, czytając ten internet, patrząc na te hejty, słuchając tych polityków, te słowa mi przychodzą. A tymczasem, proszę państwa, jesteśmy bardzo blisko naprawdę ogromnej tragedii na skalę światową. Tak uważam. Wiecie Państwo, że, załady, że te rakiety, że jakieś wystrzelone, z dro wyleciały drony, zniszczone zostały rafinerie, ropa podłożowa i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się tam pełny bałagan. I teraz tutaj tak, dwie wersje. Oczywiście natychmiast wrzucone, tylko z jakiej prasy? Z jakiej prasy i z jakiej strony? Oczywiście jest to tak zwana strona takich, tych, którzy strasznie kochają Rosję, a jednocześnie nienawidzą Izraela. Tak, to Izrael chce mieć wojny z Iranem, z Iranem, na tej, z Iranem, żeby doszło do wojny z Iranem i tak dalej, zniszczyć to wszystko. Nie, proszę państwa, to nie jest tak. Moim zdaniem niektóre państwa europejskie i oczywiście Rosja robią wszystko łącznie z Chinami, aby osłabić Amerykanów i zaangażować Amerykanów i ich środki finansowe, ich, nie, ich ograniczone jednak, chociaż duże pieniądze w konflikt z Iranem, który będzie ciągnął się bardzo długo, proszę Państwa, i w który będzie pewnie pyrusowym zwycięstwem Amerykanów, ale bardzo pyrusowym, jeszcze gorszym niż Irak i Afganistan, proszę Państwa. To pozwoli odciągnąć Amerykanów od tego regionu Europy, w którym jesteśmy. Jeśli to porównamy dodatkowo z ogromną antyamerykańską w tej chwili propagandą, jaka już dotarła do Polski, jaka jest na Zachodzie, porównywalną z propagandą przełomu lat... za czasów Reagan'a, naprawdę proszę mi wierzyć, tak antyamerykańskiej propagandy, jaka była w... na Zachodzie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji. W Holandii w czasach, na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, w czasach Regana, później w czasach Regana, nie było nawet w dawnym Związku Radzieckim, proszę Państwa. Nawet w dawnym Związku. Tomasz Rusin, ta wypowiedź ma miejsce chyba w 2015 roku, chyba. Coś takiego i to dotyczyło. Czy na początku, jak wprowadzali tą mafię VAT-owską, na początku rządów, chyba, nie pamiętam dokładnie. Chodziło o mafię VAT-owskie tam, w tym. proszę Państwa. No właśnie. Izraelowi wbrew pozorom również nie zależy na konflikcie z Iranem, proszę państwa, również dlatego, że to wypuści tak niekontrolowane, wypuści takie psy wojny, których nikt nie będzie w stanie kontrolować, a które zniszczą Izrael. Oni dobrze wiedzą. Oni dobrze wiedzą. Tomer, co pan pisze? Chce pan... A może a oni powiedzą, a może przynajmniej zniknie Polska i co będzie dobrze? Po co to pisać? Nie, nieprawda. Izrael ma takie samo prawo do bycia państwem niezależnym, jak i każdy inny kraj. Powiedziałem, nie toleruje antysemityzmu, ale nie toleruje również antypolonizmu i wszyscy o tym wiedzą. No. Rzecz następna. Do tego wszystkiego dochodzi straszak nuklearny z Korei Północnej. I to powoduje pewien melting pot, jak to mówią Anglicy. Gdzie to wszystko się po prostu w pewnym momencie wywali i stracimy na tym kontrolę. Nie zauważamy również, że według ostatnich ustaleń pomiędzy Łukaszenką a Putinem, do 2023 roku ma być wspólne prawo celne rosyjsko-białoruskie, wspólny kodeks karny, kodeks handlowy. Wspólne służby, wspólne różne rzeczy. Następuje wchłonięcie przez Rosję Białorusi jako nowe państwo. W związku z czym zagrożenie z granicy wschodniej zwiększa nam się wielokrotnie, bo mamy Kaliningrad, mamy ogromny pas Białorusi, mamy słabą litwę między tym kawałek i mamy bardzo antypolsko nastawiony fragment Ukrainy. Ten część fragment, bo Rosjanie zrobili wszystko, by w tym pasie umieścić całe to banderowskie towarzystwo. Proszę państwa. No właśnie. No właśnie, proszę Państwa. I proszę się zastanowić, i tego nikt nie widzi, i wiem również, że w tych wyborach, gdybym jakiemukolwiek politykowi z jakiejkolwiek partii, na jakimkolwiek zebraniu wyborczym, zadał to pytanie, co robi, aby w takiej sytuacji międzynarodowej Polska wygrała, co, w jaki sposób chcą zrobić, tak, żeby. Chcą, żeby Polska na tym wygrała, powiedziałby, że to prowokacja i zająłby się natychmiast hejtem i różnego rodzaju śmiesznymi grupkami twitterowymi, dobrymi dla gimnazjalistów, a nie dla dorosłych ludzi, dla polityków, proszę Państwa. Nie, panie Krzysztofie, nie jest możliwe, że za tym atakiem stoją Żydzi, by sprowokować Trumpa do ingerencji militarnej w Iranie. Nie, jaka fałszywa flaga. Nie, absolutnie nie. Również dlatego, że Izraelowi bardzo zależy również, oczywiście źle to odczytacie, na tym, aby jednak Amerykanie zapanowali tutaj pomiędzy tym. Nie na darmo w cholubie 2 w tym fragmencie, gdy dałem, wsadziłem ten fragment o Likudzie. Nie wszystko jest fikcją w cholubie, tylko ja jeden wiem, co jest prawdą, co nie. Po prostu. I to jest tak. Każde takie działanie, jeśli Amerykanie będą musieli się w to zaangażować, to wywali ich znowu z Europy. I status, który został wypracowany za prezydentury Obamy przez Putina i Merkel, zostaje teraz przez Trumpa zakłócany, proszę Państwa. I to trzeba zrozumieć. I to wszystko zmierza do tego, żeby wrócić do tych, żeby to wróciło do. Takiej równowagi, jakiej chce Merkel i Putin razem. Proszę Państwa, tak to jest. Tak to jest, proszę Państwa. Nie na darmo Rosjanie. Ja nigdy nie, rzadko ja mówię Rosjanie, będę mówił o Kremlu, bo to nie dotyczy całego narodu rosyjskiego oczywiście. Ludzie są różni, tak jak powiedziałem. Nie tego narodu rosyjskiego żali, uważam, że należy go budzić. I od momentu, zaczęły się moje kłopoty, również od momentu, kiedy publicznie zacząłem wzywać, żeby budzić Rosjan. To jest ewidentne. Oni się tego najbardziej boją. Najbardziej boją się ośrodków typu Wolna Europa. Wiem, oni mają taką paranoję. Dojdziemy jeszcze. Podróżnik, tak, ruscy, ale poza tym jeszcze Chińczycy, którzy tam wsadzili trochę pieniędzy, też, bo to znowu odrzuca, to zmusi na przykład Trumpa do, do gadania się z Chińczykami w pewnych sprawach, co z kolei to jest dość skomplikowane. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby widzieć. Ja myślę konkretnie, proszę Państwa, więc nie mówię o stole jako, jako ambiwalentnym, transcendentalnym desygnacie. Mówię tylko o stole jako konkretnej rzeczy mającej nogi 3, 2, szerokiej 4, musi stać stabilniej z blatem, prawda? O tym mówię. No. O tym mówię. No. Krzysztofka, nie interesuje mnie, co się zrobi tam. Nie obchodzi interesuje mnie w tej chwili Polska. Interesuje mnie to, żebyśmy po raz żebyśmy naprawdę stali się myślącym klinem. Myślącym klinem. Proszę Państwa. Myślącym klinem pomiędzy dwoma, między tym stalowym uściskiem. W jakim zawsze jesteśmy, do którego zaraz dojdę na sam koniec tej KHT, bo nie zapomniałem, że dzisiaj jest 17 września, i do tego jeszcze dojdę. Tym bardziej, że dla mnie to jest w pewnym sensie święto bardzo ważne. Święto, przepraszam, rocznica bardzo ważna. To nie jest święto. Rocznica bardzo ważna. Muszę powiedzieć, że to proszę Państwa, żebyśmy byli tym myślącym klinem. I teraz coś Państwu pokażę. Proszę bardzo. To jest, proszę Państwa, coś w rodzaju klina. Ktoś mi napisał, że z klinami jest tak, że głową go wsadzają w dziurę i walą w dupę. Przepraszam za słowo dupa. Tak, to prawda. To jest absolutna prawda, proszę Państwa. Ale przedmiotu, w którym ten klin był, już nie ma. Przedmioty został zniszczony. Klin został. Pracując na budowie, kliny zostawały zawsze. Rozumiecie Państwo? Rozumiecie? O to chodzi. O to po prostu chodzi. Panie Krzysztofie Kanie, odpowiem na to pytanie. No. Gdybym na przykład na zebraniach wyborczych zapytał każdego, który tam był, polityka, a co z bezpieczeństwem wewnętrznym, a co z ochroną kontrwywiadowczą? Co z ochroną kontrwywiadowczą? Wiecie co? Potraktowany byłbym, został jako prowokator. Niestety jako prowokator, proszę państwa. Czytam jakiegoś młodego człowieka, z którego się też wszyscy śpiewają, z listy konfederacji. Dobrze, że właśnie się cieszę, że konfederacja startuje. Notabene, lista numer 4, pozycja numer 7, małgorzata kotwicka, cholubowo.pl. Proszę głosować. Proszę głosować. Ona startuje z konfederacji Gosia i bardzo dobrze, proszę Państwa. I. I taki młody człowiek z tejże konfederacji, broń jądrowa dla Polski. Młody człowieku. A chce, żeby tą broń jądrową można było na lewo kupić na każdym bazarze obok kartofli? A jakie jest zabezpieczenie kontrwywiadowcze? Jaka infrastruktura? Jaki kontrwywiad do tego? Czy ten młody człowiek zdaje sobie sprawę, co to znaczy posiadanie broni jądrowej i jakiego wymaga to nakładów finansowych? To nie jest tak, że się kupi pistolet, parę kulek i się strzeli, trafi albo nie trafi, ale to tylko wtedy na strzelnicy, bo jak zaczną do mnie strzelać, to rzucę broni, będę spieprzał, tak? Więc po co dawać takie hasła? Ja pytam się konkretnie, a co z polskim kontrwywiadem? Co ze szpiegostwem, za który jest od 5 do 10 lat, prawda? Kiedy za mafię vat można dostać do 25 lat, a za szpiegowanie Polski, za tworzenie lobbingu, za całkiem nowoczesne szpiegostwo i tak dalej, jak się dostanie 5 lat, to góra. No właśnie. Panie Piotrze, jak pisze Hans, Polska jest czynnym rynkiem On w Europie każdy rozwój Polski tworzy rozpadające się łady europejskiej na zamrożeniu. Tak, nam powinno zależeć na zamrożeniu, powinno nam zależeć, ale powiedziałem, Amerykanie chcą mieć klina w Europie i te wszystkie arabskie awantury, które się dzieją, widzę wyraźnie, że Trump zrezygnował z tego wszystkiego. Powoli będą chcieli się wycofywać rzeczywiście, bo to było, bo łatwo było Obamą zmanipulować. Proszę Państwa. Proszę państwa. Dzisiaj jest 17 września. Wiemy wszyscy co się stało. Jak wiemy, 17 września 17 września Stalin zrealizował pakt Ribbentrop-Mołotow. Rosjanie z wojska Armia Czerwona Armii Czerwonej weszły do Polski zgodnie zresztą z mapą ustaloną. W ten sposób Stalin przypieczętował rozpoczęcie II wojny światowej. Wiemy, co piszą wszędzie ambasady rosyjskie, ambasady Rosjanie i tak dalej, niech sobie piszą, ale musimy powiedzieć sobie wprost: nigdy, nigdy, proszę Państwa, gdyby nie było tego paktu, Hitler by Polski nie zaatakował. Stalin czekał zresztą na reakcję Zachodu, bo również nie wszedłbym, gdyby Anglia i Francja zaatakowała Hitlera wtedy. Czekał na wynik tej wojny. Polski rząd uciekł, tak uciekł. Uciekł, proszę Państwa, i to trzeba powiedzieć. Uciekł, i ja mam tu takie pytanie do wszystkich historyków i badawców. Bardzo bym ciekaw, czy ktoś chciałbym wiedzieć, nikt nie bada, bo chciałbym wiedzieć, jaki był stopień agenturalności w polskiej rządzie agentury niemieckiej, ale i agentury rosyjskiej przedwojennym. Ile było agentów? Natomiast proszę Państwa. 17 września, dla mnie ta data jest bardzo ważna, ponieważ mój dziadek rozpoczął wojnę 17 września w jednej z, pie... z jedynej właściwie potyczce z armią Czerwoną, którą, która ich zaatakowała od tyłu, bo tam stacjonował, i wygrał. Wygrana ta potyczka i, odry... i leciał natychmiast rozkaz, żeby poddawać się, nie poddawać się, żeby się poddawać Rosjanom, nie atakować Rosjan po prostu. A oni chcieli walczyć. Został tam ranny, ponieważ był tylko zwykłym kapralem, a w dodatku raboci, jak to twierdzili, bo był ze zecerem. To ciężko rannego, ciężko rannego go nie dobili, oddali Niemcom, Rosjanie, bo natychmiast oddawali Niemcom, a, bo Niemcy patrzyli się na to spokojnie z drugiej strony, a reszta, a oficerów zabrali, pewnie ich rozstrzelali później gdziekolwiek. Części, część zabili od razu. Natomiast jestem zaskoczony jedną rzeczą, proszę Państwa. Dzisiaj w Onecie ukazał się artykuł Powybijać wszystkich takich jak Wy 17 września, czyli na jazz klasowy. Proszę Państwa, jest tam takie zdanie w artykule. On się ukazał dzisiaj o godzinie, żeby to nie było, że to ja, ja go cytuję. Mateusz Zimmerman go napisał dzisiaj o 12.06. Pan Mateusz Zimmerman. Artykuł jest bardzo dobry. Jest tu takie zdanie. Pod Tarnopolem polskich sąsiadów zaatakowali ukraińscy chłopi. Miejscowy właściciel ziemski został przywiązany do słupa. Darto zeń pasami skórę, rano posypano, rany posypano solą. Jeszcze żywy musiał patrzeć, jak zabijają jego rodzinę. Proszę Państwa, gdybym ja to powiedział, zostałbym zablokowany na YouTubie, obs nazwany obskurant, nie wiem, ksenofobem, antypolakiem, ponieważ nie czuję miłości do Ukraińców, a tu nie o to chodzi. Artykuł z Onetu jest w ogóle dla mnie zaskakujący, ponieważ jest to tak antyrosyjski artykuł, jak jeszcze nigdy nie widziałem, żeby taki był. Po prostu. Opowiada o. Opowiada o. Opowiada o. Yy, bardzo dobrą zresztą na podstawie książki zresztą, Rogera Murchausa, o której Państwu mówiłem, Pak Diabła. Opowiada zresztą nieźle na temat akcji propagandowej, która, że Niemcy stworzyli brutalną wojnę rasową, a Morcha stwierdzi, mówi, że w tym czasie sowieci stworzyli bardzo brutalną wojnę, wojnę, proszę państwa, klasową, tak zwaną, nie rasową, a klasową. No i tak wyglądało, tak to wyglądało, i to jest prawda, co tam było napisane. Niestety, w większości wypadków, i słyszę również tych po lewej stronie, chociaż mniej po lewej niż po prawej, szkoda, że myśmy nie zaodważyli się zrobić jakichś centralnych uroczystości, takich na miarę 1 września, właśnie teraz, tutaj. Ja wiem, yy, ponieważ historycznie rzecz biorąc, Rosjanie muszą to w końcu przyznać. Gdyby nie Stalin, Hitler nie rozpocząłby II wojny światowej. To oni, wzmacniając go, są winni. Śmierci tylu dziesiątek milionów ludzi. Oni odpowiadają za Holokaust, nie bezpośrednio, ale pośrednio dzięki tej decyzji politycznej Stalina, za którą zresztą i to sami Rosjanie muszą zrozumieć. Zapłacili oni sami cenę najstraszniejszą, bo ich zginęło najwięcej. Ich mordowano z, z, i dzieci, i, i kobiety, i dzieci, i, i jeńców, ich mordowano. To dzięki tej decyzji Stalina. Z 1939 roku, proszę Państwa. Właśnie. Niemcy się trochę zmienili. To muszę przyznać. I to jest prawda. Oni są zupełnie inni. Rosjanie, niestety, nie. Nadal wiedzą Stalina. Tak, proszę Państwa, tutaj też jest w tym artykule to napisane. Więc zupełnie nie rozumiem, jak taki artykuł się ukazał w Onecie, bo to jest jedyny artykuł z całej tej prasy. W całym tym zalewie hejtu, propagandowego hejtu, bo się zbliżają wybory. Jedyny artykuł, który jest wart przeczytania, ale i książka jest war, warta przeczytania. Nie wiem. Może to było, proszę państwa, może to było, proszę państwa, jakieś przeoczenie. Wszędzie się zdarzają. Proszę Państwa. Tomer, Rosjan, no przecież Rosjan jest 20 parę milionów. Z czego połowę zabił Stalin idiotycznymi decyzjami. Przecież ofiary rosyjskie były ogromne, i tego nie można niestety, panie Tomer, zaprzeczyć temu i temu nikt nie zaprzeczy. Po prostu. I temu nikt nie zaprzeczy. No. Na koniec powiem jeszcze jedną rzecz, proszę państwa. A ten 17 września, myśmy powinni o tym uczyć i pamiętać. Ale niestety, przechodzimy na tym na początku dziennego. Dzisiaj już ważniejsze są jakieś indiotyzmy, że ktoś tam na jakimś hasztagu napisał coś brzydkimi słowami. Ale to, co ja widzę tutaj, to się nazywało po grecku pajdokracja. od do chleba, jak niektórzy mówią, to nie jest yy, władza zjadaczy chleba, tylko władza dzieci, proszę państwa. I to jest władza dzieci. Amerykanie nie sprzedali nas w naucie. Nie sprzedali pisze się osobno. Yy, Baze mors, yy, nie sprzedali na naucie nie. Nie, nie sprzedaję, proszę Ponieważ nic o tym wszystkim nie wiedzieli. No właśnie. Były dwa września. Właściwie dla nas to jest jeden wrzesień. Ten cały wrzesień 1939 roku jest niestety rodzicą tragiczną, z której powinniśmy wyciągnąć wnioski. Dlatego powinniśmy w pewnym momencie rzeczywiście stać się, jeśli ktoś chce zrobić ta sklina, powinniśmy się poddać temu, bo klin pozostaje, proszę Państwa. Klin naprawdę pozostaje. Nie Damian Żylewski, rządy chłopców, to są rządy dzieci po prostu. No. Właśnie. Agata, a tak, druga wojna przykryła ile było naprawdę ofiar, ale w, wskutek działań wojennych, zarówno błędnych decyzji Stalina z roku 1941, yy, całej tej czystki w armii. Yy, i wszystkich pozostałych, czy z takiego idiotycznej polityki, nieliczeniem się z ludźmi przez y, taktyką Żykowa pod tytułem y, 'Ludzi u nas dużo', po prostu, ich zginęło o, o wiele więcej niż mogło zginąć, po prostu. Niestety, tak to jest. No. Tak to jest I nic, nie pora i nic na to nie poradzimy. Proszę Państwa, dałem dzisiaj przedostatni fragment rozdziału czwartego Choluba 2. Dość okrutny, bo to będzie okrutne. Jest to na. Jest to. O Jezus, Maria. Dobrze. Tak był. Pułkownik oficer. Tak był. No i został. I o ja, panie Krzysztofowi, przecież mówiłem, że uśmierciło wiele więcej również dzięki złym decyzjom. Po prostu. No. Tak to jest i tak trzeba pomyśleć, ale nie można Rosjanom mówić, że nie mieli ofiar, bo mieli ogromną i w skali światowej rzeczywiście, jak się patrzy, mieli naprawdę naj... najwięcej poległo, rzeczywiście Rosjan. I nie możemy temu zaprzeczyć. I już. Coś pan dziś nie tego, Nexus 2. A co pan chce sugerować? Pan jest nie. Więc zaczynają wkurzać. Nexus 2, a jak mam być w sosie? Mam się cieszyć, kiedy jestem, kiedy nie wiem co z sobą zrobić, gdzie będę za tydzień, pod jakim mostem i gdzie? No. Pani Aniu Kwiecińska, w tylko gonił o trzech zaginięciach, nie wiem, nie wiem, nie badam tego. Nie mam w tej chwili czasu, ani nawet powiem szczerze, ochoty się takimi rzeczami zajmować. No, no właśnie. No, proszę Państwa, i tego Holuba 2, ten czwarty rozdział, to jest dość ważny rozdział, tam się już wszystko zaczyna. Nie wiem, być może, proszę Państwa, jeżeli skądś chcę go napisać, jeszcze dzisiaj dokończyć, jeżeli ktoś po tej audycji będzie mógł... Nie wiem, nie mam gdzie go umieścić, macie mój mail, więc proszę mi powiedzieć, nie mam, bo nie umieszczę go. Bo jutro... Bo no bo niestety Facebook nie przyjmie całego rozdziału, bym cały umieścił rozdział po prostu, tak jak poprzednie trzy. Powtarzam jeszcze raz, że jest to pod, że jest to pod, yy. przepraszam bardzo, Mickey Meicher. To jest właśnie ta cholerna propaganda. Tak, USA są winne, wywołały drugą wojnę światową, tak, to one są winne, a nie Hitler nie stali. tak. Przestańcie się już wygłupiać, na miłość boską, zrozumcie. Dlaczego ja mówię w końcu, mówię cały czas, mówię na temat tego klina i tego jest ważny. No. Więc chciałbym umieścić ten cały, ten cały rozdział, bo ten cały rozdział, proszę państwa, bo to jest bardzo dobry rozdział. Tak uważam. Przepraszam, że mówię zarozumiale, ale mam dwoje słuchaczy, bo czytam go żonie przez telefon i kolega, u którego jestem też słuchaj, mówią, że dobrze. I mówią i mówi, że dobry. To już się zaczyna trochę brutalna rzeczywistość, bo to będzie brutalna. No. Jan Kowalski, mógłby Pan zebrać te fragmenty w całość, umieścić na przykład na grupie na Facebooku w formie pliku? Na, w, w grupie? No mógłby spróbować tam w formie pliku, ale to jakoś dziwnie nie chce mi się w formie pliku to na tym Facebooku umieścić, na, na grupie, na KHT. Jakoś nie chce mi się w formie pliku to no, spróbuję, może się uda. To wrzucę po prostu. On cały jest, tylko powtarzam, to jest rozdział bez redakcji, to jest surówka, bez korekty, nawet to wszystko będzie. To może w książce trochę inaczej wyglądać, bo mogą być tam dopisane pewne rzeczy, pewne rzeczy zmienione, inaczej będzie wyglądać. Ale chciałem, żebyście Państwo wiedzieli po prostu. No. Fossigen, kto to ten Remin? Trzeba przeczytać choluba, to będzie Pan wiedział, kto to ten Remin. No. Jak Państwo przeczytacie, nikt mi nie pomoże, Panie Malin. Do nikt, naprawdę nikt. Ci, co mieli pomóc, o tym nie mówią, nie krzyczą, nie modlą się, tylko pomagają, proszę Państwa, O każdemu łatwo napisać. No. A takich ludzi jest mało. Nie, nie wejdzie, zresztą, Panie Piotrze, ja z Presmanią zerwałem kontakt od momentu, w którym. Najpierw okazało się, że Kukiz jest zły, a potem się nagle okazało, że się popiera PSL, bo się chce jednego posła wsadzić i ja nie chcę, proszę Państwa. Rada Pressmania się, się obraziła na mnie, bo twierdzi, że to oni mnie wypromowali, mnie wszyscy nagle wypromowali, a wszyscy zapominają o panu Jeglińskim. A tak a propos, ja do tego nie mam, to nie jest moje, bo to jest zabezpieczenie mojego syna, notarialne. Bo niestety ja mam jeszcze jedno dziecko i muszę jakoś utrzymać, ale prawdopodobnie w październiku, edycji spotkania, da drugie wydanie. Choluba w dwóch tomach, w miękkiej oprawie i tanie. Zobaczymy. A jak z Holubem 2, to nie wiem, bo jeszcze nie napisałem e, drugiej części. Chociaż pan ciągle mnie pyta, bo ostatnio z nim rozmawiałem, czy bym nie miał, czy kiedy napiszę choluba 2. Niezły mi się chce pisać. Dobrze, proszę Państwa. Trzeba słuchać uważnie kontra. Tak to wygląda. Już niedługo tu jestem. Jutro się dowiem, i będę musiał stąd wyjechać. No. no, Dobra. Proszę Państwa, dziękuję Państwu. Dawno już nic nie puszczałem, więc może na sam koniec, proszę Państwa, bo dzisiaj jest 17 kwietnia. Dla wszystkich tych, z tych wszystkich. Z tych wszystkich, proszę Państwa, różnych hashtagów, o Marlinda się obraziła już, bo obraziłem jej hashtag, tych wszystkich dziwacznych grup hajtujących się nawzajem, z asertywnością nastolatków po prostu. A jakby przyszło do dlaczego, to by po prostu zginęli. Puszczę Państwu wyrańców katów. Tak, bo to się na dzisiaj chyba najbardziej nadaje. Proszę posłuchać, potem jeszcze pożegnam się z Państwem. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie Kat unosi głowę, a my za wszystko, za wszystko przepraszamy, za błędy, za premierów dile. Za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My, naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki. Niszczone co dzień. Na rawach 80. Mówiłem, że nie ma. Nie ma, nie ma. Nie wiem co zrobi. Jakiś most gdzieś się znajdzie ja to Polski nie wróci. A my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Gniemy walcząc wytrwale. Chodź. Wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Krzysztof Katusz, pan dalej nic... Nie wiem, twiarny są głębokie i zimne. Mam jeszcze dwa tysiące koron, na dwa litry wody mi starczy. Czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie, lecz kbiało śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała. Niszkonopie odpowie na tym poprzednim. Kat wybrał sobie wśród nas. Pomocników! O, ale pan jest śmieszna, kto? Że chciano mnie tu zabić? Sami na Autentyczne. sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników, i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać katakrzykiem i nowy dzień z nadzieją. Witamy Lecz on bez przerwy Puszcza zdartą płytę A my szczęśliwi Znów go przepraszamy Lecz no to on bez za przerwy Puszcza zdartą płytę Z kotem, kota nie zostawię 15 lat ma kot I wszędzie ze mną był, Ciąż go przepraszam. Nawet kosztem, nawet swoim kosztem Wciąż go przepraszamy A dobra, skończyły się. Dobrze, proszę Państwa, bo tutaj Pan Filip Skonopi zadał pytanie, patrząc na to zdjęcie z Rammsteinem, które pokazywałem, z tą dziwaczną tą, czy Niemcy potrzebują nagle kultu woda, czy się budzą. Niestety przypuszczam, że tak, że potrzebują jakiegoś nowego ośrodka, typowo niemieckiego ośrodka jądra krystalizacji, co jest w Niemczech bardzo groźne te symbole użyte dwóch Niemiec usiłuje połączyć to, bo to są symbole dwóch Niemiec, które tam jest, czyli Niemiec tych Hitlerowskich i NRD, jeżeli powiem dwóch totalitaryzmów. Zobaczymy, proszę państwa. Nie wiem. Wiem również, że pewna pani dziennikarka wywalona za różne rzeczy ma vloga, ma swojego vloga. I ta pani dziennikarka wczoraj, to mi moja pani Agnieszka go podesłała, I ta pani wczoraj przeczytała takie zalecenia rządowe na temat promowania kultury afrykańskiej, na temat nauczania, jak tam by biały człowiek niszczył czarnego, czy takie różne rzeczy. Ona tylko przeczytała. I wiecie, że została za to usunięty ja ten blog, w ogóle blog został usunięty, że uznano, że to nie są zgodne z zasadami społeczności, więc nawet już. I więc nawet już nauczanie na temat, y, jak, czym, na temat czym jest rasizm, jakie to jest złe i tak dalej, nawet w obronie tej czarnej kultury, już też jest naruszeniem społeczności. W ogóle mówienie na ten temat, to jest jakaś paranoja, proszę Państwa. Y, my przechodzimy i tak dalej. No, my przechodzimy i. Y, muszę znaleźć, zaraz zobaczymy, jak ona się nazywa, nie wiem, czy to ona. To, bo zaraz proszę zobaczyć, bo. Y, no właśnie, zaraz proszę poczekać. Zobaczę tylko, czy to jest to. Bo tutaj miałem to. Jak ona się nazywa? No nie wiem nawet, bo ja pierwszy raz widziałem. No nie będę teraz, nie będę teraz szukał, proszę państwa. No. Dobra. Proszę państwa. No cóż, nie nie utrzymuję kontaktu z żadną redakcją w tej chwili. Ja się z bestii medialno-politycznej Polskiej wypisałem zupełnie. no. Aha, pani Marindo, czyli jak pani uważa, że rasizm należy zlikwidować wraz ze wszelkimi wzmiankami o nim, to rozumiem, że wystawę psów rasowych też. I proszę wybaczyć ten żart, ale czy to znaczy, że rasizmu nie będzie? Zlikwidujemy wzmianki o morderstwach, to morderstw nie będzie? No niestety, proszę państwa. No. Yy, dobra, yy, pani Mirosławo, z żadnej opcji, z jakiej opcji? Nie ma żadnej opcji. Tak to naprawdę wygląda. Ja wiem, że pani bardzo chce, ale nie ma żadnej opcji, pani Mirosławo. Dobra, dosyć tego. Dziękuję państwu. Dobranoc i no nie wiem, być może jeszcze jutro, co, może pojutrze coś nadam, póki tutaj jestem, bo nie wiem, na 90 parę procent będę musiał tą do 26 opuścić Norwegię i nie wiem kiedy dalej i co dalej będzie. Może mi się uda, może nie, nie wiem. Będę jutro, nie myślę o tym do tego spotkania o 18. .00. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.